Moi mili państwo, to koniec. Koniec pewnego rozdziału w moim życiu. Tak więc, moi drodzy, oczywiście to jest koniec roku 2020, czyli najgorszego roku, jaki mógł być na całym świecie w związku z pandemią naszego kochanego koronawirusa. Tak, no 2020 rok przyniósł no trochę sporów, niekorzyści i trochę miłych też sytuacji. Poczynawszy od tego, że spotkałem moją ukochaną narzeczoną, tak w ogóle zupka z wifonu, kurczak z wifonu, jak to Czopek kiedyś ten zarapował. Raczej koluchy ci się z tego zrobiły. Smacznego Nikodem. Poznałem oczywiście Kamilę. Potem było pogodzenie się z Milczarem i Grzelcem, gdzie... No i oczywiście z Magdą, gdzie potem była taka niekorzyść na stronę Jameza, że tak powiem, bo się pokłóciliśmy o to z Jamezem. No i potem wyszła gówno burza z Milczarem i Grzelcem, gdzie miałem kurde taki spór ze wszystkimi, że James się z nimi dogadywał nawet i tak naprawdę pozostała mi Magda, Kamila, Troy i Psychoza. Było też nawet całkiem ciekawych, fajnych sytuacji, gdzie wyjechałem do Międzyzdroi, gdzie chciałem oczywiście stamtąd vloga nagrać, ale zapomniałem aparatu oczywiście. Urodziła mi się córeczka w listopadzie. 13. Całkiem niedawno się pogodziłem z Jamezem i... trudno mi w to uwierzyć, Roxaną. Teraz sobie normalnie gadamy. Z Roxaną od czasu do czasu sobie popiszę z Jamezem częściej, no bo to tak sentyment, wiecie. No i oczywiście miałem gdzieś tam po drodze tego całego koronawirusa, tak, gdzie ten węg straciłem, smak tak gdzieś połowie się straciłem, ale miałem zanik mięśni, miałem wszystko kompletnie. I tym sposobem chciałbym powiedzieć, że to koniec, bo przed końcem roku 2020 obiecałem, że będą filmy w różnych językach, czyli na przykład Morawiecki w różnych językach, gdzie to kompletnie nie wypaliło. Memucie miałem nagrane, ale nagranie z kamery coś się spieprzyło, więc to też leży. Tak naprawdę vlogi i gry zostały, a materiału mam z Minecrafta i z GTA 5 i gdzieś tam po drodze jeszcze Among Us jest, tak? Więc pozostaje mi vlogi co tydzień i gierki tam gdzieś dwa razy w tygodniu, czyli GTA 5 i Minecraft postaram się nagrywać w tygodniu, a jak nie to raz na tydzień będzie się pojawiało, czy to GTA 5 czy Minecraft, nie wiem, memujcie od czasu do czasu się mogą pokazać, ale to nie będzie jakaś stricte taka seria, która będzie prowadzona z jakimś tam harmonogramem po prostu, tak, więc przepraszam z góry za to, że sorry, którzy może się udzieli, że mogą się pośmiać z jakichś memów na przykład o Marcinie Neymanie. Tak więc generalnie stwierdzam, że rok 2020 jest najgorszym rokiem, jaki mógł istnieć. Z wyjątkiem tych dwóch pań, które siedzą obok mnie i jedna sobie gaworzy tam. Rano się śmiała fajnie. No. Panie, co ja dwa miesiące. Więc podsumujmy, to jest koniec tych wszystkich przykrości 2020 roku, które spotkały mnie, moich przyjaciół. No i oczywiście cały świat, jeśli chodzi o koronawirusa. O rodzinie swojej zapomniałeś. Okej. O rodzinę to samo. No i oczywiście pozostaję przy grach i przy vlogach. Tak jak mówiłem, memuncie zostawił. Niedługo wbije jeszcze jeden vlog, o którym ty nie wiesz. No to ja o niczym nie wiem. No to powiedziałam, o którym ty nie wiesz. Dlatego muszę przyjąć kamerę. Tak. Tak więc... No. Vlogi zostają tak jak były w sobotę o 18:00. Gry będą w poniedziałki i środy o godzinie 18:00. Jak mi się uda ogarnąć... Zmień ze środy na czwartek, proszę cię. Co? Ze środy na czwartek. No to w poniedziałki i czwartki o godzinie 18:00 gry będą. Jeśli mi się uda, to memuncie też. Jakieś tam śmieszne rzeczy też będę wstawiał raz na jakiś czas, ale to będzie raz na jakiś czas, a nie, że to będzie ciągłym harmonogramem, tak? A live to w sobotę. Następnej soboty. To śmieszne. Live w soboty, okej. Okay. Live w soboty mogą być. Co tydzień, więc trochę ten harmonogram zmieniamy.
Aczkolwiek uważam, że w niedzielę, bo te dwa filmy na dzień, no to tak słabiutko. Jest, tak. Bo już się pluchy konkretne zrobiły. No dobra, jem, moi drodzy. Tak więc, to koniec. Pewnej historii. Ja idę skierować pluchy z iPhone'u. Trzymajcie się ciepło, na razie, pa pa.